Materiał, który za chwilę obejrzycie, jest moim autorskim wykładem wygłoszonym podczas konferencji Mental Health Matters zorganizowanej przez Studencki Samorząd Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Miałem ogromną przyjemność być częścią tej konferencji jako czynny prelegent, a w jej trakcie wygłosiłem referat o tym, jak zdrowie psychiczne i szczęście mają się do siebie, czy są tym samym, czy może są między nimi istotne różnice, oczywiście okiem filozofa. Materiał ten publikuję z okazji 2-lecia kanału Pofilozofujmy, więc jest on moją formą prezentu urodzinowego dla Was. Oraz dzięki właśnie uprzejmości Studenckiego Samorządu Uniwersytetu Śląskiego, któremu dziękuję za możliwość opublikowania całości, a także i samemu Uniwersytetowi Śląskiemu. Już teraz zapraszam Was do merytorycznej dyskusji na temat tego materiału, a gdybyście chcieli się troszkę więcej dowiedzieć o tej konferencji, to tu zostawiam też odnośnik do vloga, w którym troszkę więcej o tym mówiłem. Oczywiście przed, jak i po wykładzie, czy też referacie wyświetli się bibliografia, z której korzystałem, przygotowując to wystąpienie. Znajdziecie ją też w opisie filmu, wszystkie pozycje, ze których korzystałem. Oczywiście, jeżeli zauważycie gdzieś jakiś błąd albo jakąś błędną informację, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Wiecie, że rozwój i polepszanie swojego warsztatu, czy to naukowego, czy doradczo-filozoficznego, jest dla mnie bardzo ważne, więc będę Wam bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie, czy wszelką informację zwrotną. No i oczywiście dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję Tobie, że wciąż ze mną jesteś, że dzięki Tobie inicjatywa Pofilozofujmy cały czas się rozwija. Ten wykład jest dla Was wszystkich. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. No i w sekcji komentarzy trochę sobie pofilozofujmy na ten temat. W każdym razie chciałbym spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy filozofii, właśnie doradcy filozoficznego, i z perspektywy takiego zagadnienia, które w filozofii jest właściwie od zawsze, czyli z perspektywy szczęścia. To zagadnienie, ono się w filozofii pojawiało od właściwie samego początku, od momentu, w którym człowiek zaczął się zastanawiać i zaczął filozofować. Ono było na różnych etapach bardziej bądź mniej schowane. W pewnych okresach filozofowych bardziej to akcentowali, w innych okresach mniej. Natomiast ono zawsze gdzieś tam w kuluarach było schowane, zawsze się gdzieś tam przewijało. Ale zaczniemy od tej części psychologicznej, potem przejdziemy sobie do tej części filozoficznej. Bardzo bym chciał, żeby ten wykład miał formę interaktywną. Będzie w trakcie ćwiczenie filozoficzne, to na pewno, żeby miał taką lekką formę warsztatową. I teraz tak sobie myślę, że mam zaplanowane dla Was tam przynajmniej 15-20 minut na dyskusję po warsztacie, ale jeżeli będziecie mieli w trakcie też jakieś pytania, to mówcie. Jeżeli będę w stanie, odpowiem teraz. Jeżeli nie, poproszę, żebyście go sobie zapisali i wrócimy do tego w tej części, kiedy będziemy mogli sobie podyskutować. No moim zdaniem mówienie o filozofii bez dyskutowania o niej jest bez sensu. Po co zajmować się filozofią, jeżeli jednocześnie nie możemy o niej pogadać? Dobra, więc przechodząc. Bo właśnie, zdrowie psychiczne kieruje naszą uwagę ku kwestii choroby czy zaburzenia psychicznego. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, z tym jest ogromny problem na chwilę obecną. Jeszcze do niedawna używano pojęcia choroba psychiczna. Jeszcze do niedawna. Od lat 60. XX wieku odchodzi się od tego, przerzucamy się na stwierdzenie zaburzenie psychiczne. Czasami się mówi o zaburzeniu zachowania, ale psychiatrzy też nie lubią tego i psychologowie też nie lubią tego określenia, bo ono kieruje uwagę w stronę behawioryzmu, a psychologia to nie tylko, behawioryzm. Więc z zdrowiem i chorobą psychiczną niestety, ale mamy problem. Szczególnie z zaburzeniem psychicznym, bo bardzo trudno jest je zdefiniować. Zauważcie, że zaburzenie psychiczne to jest taki choklik, na którym bardzo ładnie widać, jakie są społeczne wymagania stawiane nam wobec osoby mieszkającej chociażby w państwie polskim, tak? W kulturze polskiej czy kulturze europejskiej. Nasze wymogi czy nasze zasady społeczne
różnią się od zasad przyjmowanych w Azji, w Afryce, w Ameryce i tak dalej. Nasze zasady społeczne przyjmowane w Polsce różnią się od tych zasad w Niemczech i tak dalej. Dużo badaczy połamali piór i długopisów i klawiatur, pisząc o tym, że to, co my uważamy za zaburzenie psychiczne w danej kulturze, jest w dużej mierze zależne od tego, jakie normy i kryteria społeczne co do normalności i nienormalności przyjmujemy. Przykład. Erich Fromm pisał, że istnieją na świecie dwa takie plemiona pierwotne. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, bo kiedy Fromm to pisał, to były lata 60., więc mogło się pozmieniać. Ale opisywał istnienie takiego plemiona, takiego eskimoskiego, jak dobrze pamiętam, w którym nie istniało coś takiego jak agresja. Te plemiona były zupełnie otwarte na każdego i w momencie, kiedy turyści zniszczyli im jedyne ich czółno, oni stwierdzili, okej, weźcie sobie drugie. Dla nich to było totalnie normalne. Jak badaczka się o to zdenerwowała i powiedziała, że mają przeprosić, to Utku, bo tak nazywało się to plemię, stwierdziło, że z tą badaczką jest coś nie tak i kazali jej odejść od plemiona. Przykład drugi skrajny. W Ameryce Południowej, jak dobrze pamiętam, znajduje się takie plemię Yanomamo. Ludzie z tego plemienia uważają, czy uważali, że agresja jest zupełnie normalną, naturalną formą i dla nich zupełnie normalne było ugadywanie się na tak zwane ustawki, w których tłukli się, za przeproszeniem, niemiłosiernie i dla nich stwierdzenie, że jakiś przedstawiciel płci męskiej nie chce się tak tłuc, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. To są dwa dość takie skrajne przykłady, ale one dobitnie pokazują, co my rozumiemy bardzo często pod zagadnieniem zaburzenia psychicznego. Polecam Wam serdecznie tekst Tomasa Szasza, Mit choroby psychicznej. On jest dość odważny i dość taki, bym powiedział, radykalny w swojej wymowie. Tam Tomas Szasz stawia taką bardzo radykalną tezę, że zaburzenie psychiczne nie istnieje, że to jest mit, który społeczeństwo nam wmawia, żeby na siłę wgrać nas do swoich norm, żebyśmy nie sprawiali problemów. Ja w tym momencie lubię podawać taki skrajny przykład, no co ze schizofrenią. Skoro to jest przykład zaburzenia psychicznego, w którym naprawdę dochodzi już do organicznych uszkodzeń mózgu, jest dużo fajnej literatury na ten temat, polecam poczytać. Między innymi omamy słuchowe prawdopodobnie biorą się stąd, że dochodzi do zaburzeń w komunikacji ośrodków nadawania i odbierania mowy, tu w płatach skroniowych. U osób cierpiących na omamy słuchowe, tak jak właśnie w przypadku schizofrenii, dochodzi do zaburzenia tutaj pracy tych dwóch ośrodków, dlatego ta osoba ma wrażenie, że ktoś mówi jej coś w głowie. Jest dużo bardzo fajnej literatury na ten temat. Lubię podawać ten przykład jako taki silny kontrargument wobec takich dość radykalnych stwierdzeń jak Tomasz Szasz, aczkolwiek obydwa te stanowiska mówią, że coś jest na rzeczy. I jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to jeszcze gdzieś tak mniej więcej do lat 40., 50., 60. W psychiatrii funkcjonował bardziej model, który my moglibyśmy określić mianem modelu biomedycznego. A on był troszeczkę wzorowany na naukach medycznych. Psychiatrzy zakładali, że dosłownie zdrowie psychiczne to jest brak choroby psychicznej. Czyli jeżeli nie mam objawów patologicznych w postaci, nie wiem, zaburzeń nerwicowych, jestem zdrowy, to jest okej. Okay. Model biomedyczny dominował gdzieś tam w początkach XX wieku i troszeczkę się temu nie dziwię, że zaczął w pewnym momencie dominować. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej w XIX-wiecznej psychiatrii bardzo silnie dominowała psychoanaliza. Psychoanaliza z kolei miała zupełnie inne podejście do tych kwestii i twierdziła, że zdrowy psychicznie jest ten, kto tam przepracował w sobie kompleks Edypa i tak dalej. Generalnie w pewnym momencie zdominowała myślenie psychiatryczne. Dlatego też, kiedy zaczęto odkrywać coraz to lepsze specyfiki, czy po prostu leki w początkach lat 20., to ten model biomedyczny zaczął być silniejszy i troszeczkę wyparł te myślenie psychoanalityczne i obecnie psychoanaliza jest jedną ze szkół psychoterapii. Natomiast nie ma już sytuacji, w której ona dominuje, całe podejście psychiatryczne, ale model biomedyczny funkcjonował właśnie gdzieś tak do połowy XX wieku, w momencie, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to niestety nie możemy na nie patrzeć w kategoriach albo-albo.
Czyli albo jest się zdrowym, albo jest się chorym. Niestety. Badania dalsze pokazały, że niestety, ale wiele osobników, które mogłyby być traktowane jako zdrowe psychicznie, no jednakże do końca takie nie są. Kilka tutaj takich stanowisk wypisałem, między innymi Thomas Szasz i Christopher Boros, no, próbowali wprowadzić, Christopher Boros próbował wprowadzić rozróżnienie na disease i illness. W języku polskim nie mamy takiego rozgraniczenia. Boros pod pojęciem disease rozumiał obiektywnie pojętą chorobę jako zespół kryteriów obiektywnych, na podstawie których my możemy ocenić, czy ktoś jest zdrowy, czy cierpi na jakąś chorobę, w tym chorobę czy zaburzenie psychiczne. Natomiast illness według niego było to subiektywne poczucie choroby, że ja subiektywnie czuję się źle. Czasami jest tak, że ktoś na przykład może być lekko przeziębiony w kategoriach medycznych, jest zdrowy, no ale on psychicznie czuje się chory, prawda? Kendall troszeczkę tak w opozycji do nich twierdzi, że choroba psychiczna jest taką samą chorobą jak choroba somatyczna, bo dochodzi do upośledzenia funkcji organizmu. No Kendall stawia tutaj takie dość radykalne założenie, że człowiek zdrowy to jest taki człowiek, który jest zdolny do pracy, zabawy i rozrodu. Takie troszeczkę bym powiedział też psychoanalityczne, jeśli nie organiczne założenie. No i Fulford stwierdził, że używanie pojęcia choroba zawsze jest niestety wartościujące. Definicja i będzie obiektywna. Jak sobie wypiszemy kryteria, ok, to będzie obiektywne. Ale w momencie, w którym zaczniemy te kryteria stosować wobec jakiejś osoby, to jest już to pewna subiektywizacja i pewna ocena tej osoby. Dochodzi już do pewnego rodzaju wartościowania. Bo zdrowie w przestrzeni publicznej jest wartościowane jako pozytywne, a choroba jako negatywna. Wchodzimy tutaj w obszar aksjologii, a aksjologia jest dziedziną filozofii. Więc zdrowie, w tym i zdrowie psychiczne, jest nacechowane pozytywną aksjologią, prawda? Jest ono czymś pożądanym. Natomiast choroba jest czymś niepożądanym. Jeżeli my teraz ustalimy, że jakiś stan, jakaś ilość cech jest pożądana, no to wchodzimy w aksjologię, żeby nie powiedzieć nawet w etykę. I tak jak mówiłem właśnie wcześniej, że mniej więcej od lat 60. zaczynają się te pozytywne koncepcje zdrowia psychicznego. I zaczynamy sobie zdawać sprawę, że ze zdrowiem psychicznym to nie jest tak do końca, to nie jest takie albo-albo. Że zaczynamy myśleć w kategoriach pewnego spektrum zachowań, które są bardziej lub mniej zdrowe. I że zdrowie psychiczne to nie jest tylko brak choroby, ale pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, dbanie o siebie, czy dobrostan. I to znajduje odbicie w tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia rozumie zdrowie w ogóle. Bo Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować. Zdrowie psychiczne jest fundamentem dobrego samopoczucia, efektywnego funkcjonowania osoby w społeczeństwie. Tak więc zdrowie psychiczne oznacza dużo więcej niż brak zaburzeń psychicznych. To ile oni tutaj poczynili założeń, to jest gratka dla filozofa, tym się teraz zajmować nie będziemy. Co jest dla mnie ważne, to to, że doszło do pewnego zmiany paradygmatu myślenia. Jeżeli chodzi o WHO, zmiana tego paradygmatu myślenia to jest nie tylko w kwestii choroby czy zaburzenia psychicznego, ale w kwestii zdrowia w ogóle. Jak sobie wejdziecie w dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia, albo chociażby poczytacie tutaj ten mały artykulik, który Wam bardzo polecam, lub czytam go do mojej pracy magisterskiej, to sama w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła swój stosunek do choroby jako takiej. Oczywiście, że jeżeli chodzi o nauki medyczne, to ten problem norm społecznych i tego zdrowia, jakobyśmy powiedzieli, dbania o siebie jest troszeczkę bardziej schowane, no bo mimo wszystko nauki medyczne są bardziej obiektywne. Mimo wszystko. Łatwiej jest nam określić, że stan chorobowy to jest stan, w którym organizm na przykład jest pod wpływem jakichś czynników patogennych, typu wirusy. O wiele trudniej jest nam to stwierdzić w psychologii, bo tutaj już bardzo silnie się zaznacza aksjologia. Czyli my wartościujemy stany psychiczne, których człowiek doświadcza, jako dobre bądź złe. Czyli jako chore bądź zdrowe, prawda? I idąc dalej, powstaje coś takiego jak model salutogenetyczny.
To znaczy, że zdrowie jednostki nie jest jedynie zależne od czynników patogennych, ale także od wewnętrznych zasobów człowieka. I tutaj już mamy silne zaakcentowanie tego, że nasze zdrowie nie zależy od tego, czy my unikamy czynników patogennych, na przykład patogennego środowiska, albo papierosów, albo chemikaliów, które mogą nam zmienić chemię mózgu. Tutaj zaznacza się, że nasze zdrowie zależne jest od tego, jak my w ogóle poczyniamy, jakie wypracowujemy w sobie zasoby, sposoby myślenia. I ten sposób myślenia, który Cierpiałkowska i Helena Seng uważają, że jest to pewnego rodzaju przełom w myśleniu, wypracował dwa nowe modele. Model holistyczno-funkcjonalny zakłada, że zdrowie to proces budowania homeostazy między jednostką a otoczeniem, że jest to proces dynamicznego budowania homeostazy. Ja jestem wrzucony w dane środowisko i teraz ja dążę do tego, żeby sobie z nim poradzić. Jak ja sobie z nim poradzę, to już zależy po pierwsze od tego otoczenia, czyli od patogenów, ale też od moich wewnętrznych zasobów. Bo posłużę się takim przykładem, który kiedyś na psychologii, na zajęciach z psychiatrii nam pani psychiatra, nie pamiętam nazwiska, zabijcie mnie, podała. Jeżeli ja jadę na fajnym rowerze, to choćbym nie wiadomo na jakie muldy wjechał, to sobie poradzę. No chyba, że już naprawdę wjadę w metrową dziurę w ziemi, to się faktycznie wywalę. Ale jeżeli mój rowerek jest zdezelowany od początku, a ja nie robię nic, żeby ten rowerek chociaż trochę podreperować, no to wywalę się na byle kamieniu, prawda? Więc jeżeli mój rowerek, to znaczy moja psychika, czy moje ciało od początku jest zdezelowane, bo różne rzeczy się podziały w moim życiu wcześniej i ja nie dążę do tego, żeby jakoś troszeczkę ten mój rowerek podreperować, na przykład, nie wiem, zmienić opony, zmienić pedały, naoliwić... Mówi się po polsku keta, dobrze? No tak, to jest po śląsku. No właśnie. Szukam, kurczę, polskiego łańcuch. O, łańcuch. Żeby naoliwić ten łańcuch, no to nie ma co się dziwić, że później, kiedy trafiam na przeszkody, to jest mi trudno. Ale sytuacja też taka, jeżeli mam ten rowerek naprawdę fantastyczny, ale coś się w moim życiu może powiedzieć, że ten rower naprawdę się uszkodzi. I ode mnie będzie zależeć, jak ja o ten rowerek będę dbać. I model socjo... Jeszcze na chwileczkę zostaniemy przy modelu holistyczno-funkcjonalnym. Ten model trafił też do medycyny, chociażby w postaci medycyny behawioralnej czy medycyny psychosomatycznej, gdzie nie dąży się już do tego, żeby lekarz wyleczył mnie z choroby, a ja biernie przyglądam się temu, jak on to robi, tylko że lekarz akcentuje to, że czy ja będę zdrowy, czy nie, to też w dużej mierze zależy ode mnie. Czyli mówimy też o psychoprofilaktyce, o naszym nastawieniu, ale też na unikaniu sytuacji czy czynników patogennych. I przechodząc dalej, model socjoekologiczny, tu się pojawia pojęcie mandali zdrowia, to wam za chwileczkę pokażę. Tutaj zdrowie jest traktowane jako wynik oddziaływania człowieka z otoczeniem i jest też akcentowane to, że jest to dynamicznie budowana homeostaza, ale jest on troszkę nawet bardziej skomplikowany niż model holistyczno-funkcjonalny. Tą mandalę sam malowałem, jeżeli jest trochę koślawa, to przepraszam. Zauważcie na kilka rzeczy. To znaczy, mamy kulturę i biosferę, które nawzajem na siebie wpływają i się przenikają. Jesteśmy w Katowicach, w miejscu, w którym w Polsce jest jedno z największych niestety zanieczyszczeń powietrza. Więc nasza biosfera jest troszeczkę niesprzyjająca. Jeżeli chodzi o kulturę, to oczywiście znajdujemy się w przestrzeni kultury słowiańskiej, kultury polskiej, troszeczkę kultury śląskiej. Nasze normy społeczne troszeczkę się różnią od tych norm, które mamy za granicą i tak dalej, prawda? To, co mówiłem też na początku. Zauważcie, że na nas, jako na człowieka, wpływa oczywiście biosfera i kultura, w której się znajdujemy, a troszeczkę rozdrabniając to systemy opieki społecznej, praca, w której się znajdujemy, środowisko wytwarzane przez nas i przez ludzi, którzy się znajdują w naszym otoczeniu, nasz styl życia, czy styl życia narzucany nam przez otoczenie, środowisko fizyczne, nasza biologia, to jak my jesteśmy uposażeni na dzień dobry. Zauważcie, jak blisko nas znajduje się też rodzina, prawda? Która ma najprawdopodobniej według psychologów jeden z największych wpływów na nas, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Bo są to ludzie, z którymi jesteśmy od samego początku i najprawdopodobniej do samego końca będziemy. I to, co wprowadza też model
socjoekologiczne, pewną nowość, to to, że mamy owszem ciało, umysł czy psychikę, czyli sama psychę, ale mamy też logos, czyli ducha. I zwolennicy podejścia socjoekologicznego akcentują właśnie tą sferę duchową, sferę aksjologii, to jakie wartości człowiek przyjmuje w swoim postępowaniu. Czy są to wartości mi narzucone, czy wartości przeze mnie zinterioryzowane i przyjęte jako moje. I to naszą uwagę kieruje chociażby ku filozofii. Słyszeliście o takim filozofie, jak Viktor Frankl chociażby? Niektórzy tak, niektórzy nie. To pokrótce. Viktor Frankl jest twórcą logoterapii, czyli takiego podejścia w psychologii, gdzie bardziej skupiamy się na pracy z wartościami i bardziej skupiamy się na pracy z sensem życia. To jest człowiek, który zaczynał swoją karierę w latach 30. jako młody psychiatra, ale tak się złożyło, że wybuchła II wojna światowa, a Frankl, jako że był Żydem, trafił do obozu koncentracyjnego. Spędził tam bardzo dużo czasu, niestety. I na podstawie swoich doświadczeń z obozu koncentracyjnego opracował swoją logoterapię. Bo polecam Wam serdecznie poczytać Człowiek w poszukiwaniu sensu. To jest bardzo dobra lektura na sam początek przygody z Wiktorem Franklem. W pierwszej części opisuje swoje doświadczenia obozowe, ale z punktu widzenia człowieka, który nadał swojemu życiu pewien sens, nadał pewien kierunek, starał się usensownić i uargumentować wydarzenia, które się wokół niego dzieją. I zwracał uwagę na to, że było w sumie dwa typy więźniów. Ci, którzy stracili całkiem nadzieję, można powiedzieć, ich duch został złamany, i tych, którzy pozostali w tym poczuciu sensu, że to, czego doświadczają, jednak ma jakiś sens. I Frankl na podstawie tego, kiedy potem wrócił z powrotem do pracy po tym doświadczeniu i zaczął opracowywać logoterapię, zauważył, że dość znaczący odsetek ludzi zgłaszających się do psychiatrów, jest tak około 10-20%, to było lata 60. Ciekawi mnie, jak jest teraz. Logoterapia też jest super rozrosła, polecam Wam szkołę Loena, jeżeli dobrze pamiętam, ale to może później. Zauważył, że w tych latach właśnie 60. około 10-20% ludzi zgłaszających się do psychiatrów to byli ludzie cierpiący na tak zwane nerwice noogenne, czyli nerwice spowodowane brakiem poczucia sensu w życiu. I było to dla niego fascynujące odkrycie, że my możemy doświadczać objawów psychopatologicznych z tego względu, że nie widzimy sensu w swoim życiu. Krok dalej idzie w ogóle filozofia i psychologia egzystencjalna, które twierdzą, że wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka, wszelkie objawy psychopatologiczne, nerwice, mogą wynikać z tego, że człowiek nie przepracował w sobie czterech tak zwanych egzystencjalnych danych, czyli lęku przed śmiercią, lęku przed samotnością, świadomością, że jesteśmy absolutnie samotni, nikt nie ma dostępu do naszej głowy, niestety, lęku przed wolnością i absolutną odpowiedzialnością za swoje życie. Egzystencjaliści stwierdzą, że my jesteśmy wręcz skazani na wolność i czy nam się to podoba, czy nie, musimy wybierać. Sartre jest bardzo radykalny w tym względzie. Różni egzystencjaliści różnie do tej kwestii podchodzą, jedni bardziej, drudzy mniej radykalnie. I czwarta egzystencjalna dana to jest właśnie poczucie sensu, że nasze życie ma sens, że przyjmujemy pewną aksjologię w postępowaniu, że mamy swoje wartości i na podstawie nich się kierujemy. I późniejsze badania wykazały, że właśnie ludzie, którzy mają to poczucie sensu, mają te wartości, którymi chcą się kierować, troszeczkę lepiej radzą sobie w rzeczywistości niż ludzie, którzy tą wartość utracili. Idąc dalej, wracając do tej kwestii pozytywnego zdrowia psychicznego, kilka takich przełomów tutaj sobie wypisałem. Pierwszym z nich to jest praca Marii Jachody. To był raport dla Komisji Wspólnej do Spraw Choroby Psychicznej i Zdrowia Psychicznego w USA. Ta pani wypisała sobie kilka różnych kryteriów, które się pojawiały, kilka powtarzających się motywów, które się pojawiały w różnorodnych koncepcjach zdrowia psychicznego opracowywanych przez psychologów. Na tej podstawie stworzyła pewien taki elementarz wspólnych tych cech i stwierdziła, że tę można wykorzystywać do konstruowania następnych modeli zdrowia psychicznego. Jej praca była dość przełomowa.
Nie była ona doskonała, bo powstało wiele sprzecznych ze sobą później modeli zdrowia psychicznego. Jednakże jej praca była o tyle przełomowa, że była jedną z pierwszych prac, które mówiły o tak zwanym pozytywnym zdrowiu psychicznym. Czyli nie o zdrowiu jako braku choroby, ale o zdrowiu jako zwiększaniu swoich zasobów, wyznaczaniu sobie celów w życiu, dbaniu o siebie. Tak bym chyba najlepiej określił. W 2012 pojawia się artykuł George'a Vallanta, profesora Harvard University. Ten artykuł jest dostępny w internecie, serdecznie Wam poczytam go, polecam go sobie poczytać, bo tam Vallant kreśli 7 takich, byśmy powiedzieli, modeli zdrowia psychicznego, które się pojawiają w psychologii. Mogę Wam potem pokazać slajd, na którym pokazuję, jakie wypisał Vallant. Więc zanim do niego przejdziemy, jeszcze na sekundkę, 64. Polak Kazimierz Dąbrowski, powstanie koncepcji dezintegracji pozytywnej. Mówiąc inaczej, współcześnie się na to mówi wzrost potraumatyczny. I jest to też teraz szeroko badane pojęcie przez psychologię pozytywną. Natomiast jeden z pierwszych, który się tym zainteresował, był właśnie pan Kazimierz Dąbrowski. Stwierdził coś takiego mianowicie, że są ludzie, którzy doświadczyli PTSD, prawda? Stresu potraumatycznego. Są ludzie, którzy go doświadczają, wykazują objawy kliniczne, bardzo silnego stresu i tak dalej. Natomiast jest wśród nich odsetek osób, które doświadczyły po tym stresie pourazowym tak zwanego wzrostu potraumatycznego. To znaczy, że to wydarzenie nie tyle ich złamało, ile po czasie zaczęło ich umacniać. I Kazimierz Dąbrowski mówił o dezintegracji pozytywnej, to znaczy, że w momencie, w którym aparat psychiczny napotyka jakąś bardzo silną przeszkodę, to ma dwie drogi. Albo całkowicie się załamać i pójść w stronę degeneracji, w coraz bardziej prymitywne formy funkcjonowania, albo ruszyć w drugą stronę, czyli zacząć przebudowywać wszystko to, co mamy tutaj w głowie, żeby powstała nowa, jeszcze lepsza hierarchia. Hierarchia celów, wartości, sposobów radzenia sobie z rzeczywistością. I ten koncept jest właśnie współcześnie badany jako wzrost potraumatyczny. Ogińska Bulik, jeżeli dobrze pamiętam, napisała fajny artykuł na ten temat. Chyba mam to tam potem w bibliografii, to potem Wam pokażę. Fajne są też prace, między innymi, teraz wyleciało mi nazwisko z głowy, ale możecie sobie poczytać Irwina Jaloma, Psychoterapia egzystencjalna. Był to jeden z pierwszych psychoterapeutów, który założył grupy wsparcia dla osób terminalnie chorych. Na zasadzie przychodzicie na spotkanie grupy terapeutycznej i wiecie, że Wasz kolega, który siedzi tuż obok Was, za tydzień może już nie żyć, bo ma raka, mówiąc delikatnie. I opisywał, kiedy przeprowadzał potem badania kliniczne na tych ludziach, opisywał, jak niesamowite zmiany pojawiały się w psychice tych ludzi, zmiany pozytywne, czyli te negatywne też się pojawiały, no bo jest to bardzo trudne doświadczenie, ale opisywał, ile pozytywnych zmian, ile przewartościowań pojawiało się w umysłach tych ludzi, kiedy byli oni świadomi, że ich życie niedługo może się skończyć. Kiedy doświadczyli właśnie sytuacji granicznej w postaci wizji śmierci. My wszyscy żyjemy w perspektywie śmierci, tylko że bardzo często młodzi ludzie mają takie myślenie, ja się też bardzo często na tym myśleniu łapię, że ja będę żył wiecznie. To znaczy, że ja wytrzymam kolejny 12-godzinny dzień w pracy. Idąc dalej, miałem Wam pokazać, no tak tylko na sekundkę, możecie sobie rzucić okiem, bo nie będziemy się nawet zatrzymywać, bo chciałbym Was zaprosić już do części drugiej. Tu są właśnie wypisane przez Cierpiałkowską i Sejm na podstawie pracy właśnie pani Jachody, te 6 kryteriów, o których Wam mówiłem. A dalej mamy to, o czym pisał George Vallant, czyli ta jego 7 koncepcji zdrowia psychicznego, jako takie modele wzorcowe dla późniejszego budowania bardziej szczegółowych modeli. Zauważcie na 7, czyli stan ogólnego dobrostanu oraz szczęścia. Szczęściem jest osiągnięcie stanu radości, bezwarunkowej miłości i lub samokontroli, rozwoju duchowego. A tu mi końcówka ucięła moje logo. W każdym razie ta siódma część jest czymś, na co bym chciał właśnie Wam zwrócić uwagę, bo Vallant pisał o szczęściu, tylko on pisał o nim z perspektywy psychiatry. Mądrze o nim pisał, to muszę przyznać, natomiast jako filozof powiedziałbym, że kwestia szczęścia jest równie, jeżeli nie o wiele bardziej skomplikowana niż kwestia zdrowia psychicznego, bo jest ona badana od
5000 lat, może dłużej. Od momentu, w którym zaczęła się filozofia. No albo właśnie, co z tym szczęściem? Z czym wam się kojarzy szczęście? Gdybyśmy mieli zbudować jakąś definicję tego pojęcia. Jaki człowiek, taka definicja. Mhm, dokładnie. A jaka jest twoja? Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Co jeszcze wam się rodzi w głowie, jak widzicie słowo szczęście? Jakiś taki specyficzny stan umysłu. Mhm. Osiągnięcie jakichś takich najważniejszych celów, priorytetów życiowych. Mhm. Mhm. Specyficzny stan w głowie, osiągnięcie celów, priorytetów, bezpieczeństwo. Co jeszcze wam się rodzi w głowie? Odporność psychiczna. Odporność psychiczna albo sprężystość psychiczna. Takie osiągnięcie harmonii też z tym, co nas otacza. Gdzieś odnalezienie swojego miejsca. To jest pewien cytat, który wykorzystuję w moich warsztatach o szczęściu, bo ta część już będzie taka troszkę bardziej warsztatowa, jeżeli chodzi o tą część referatu i w dużej mierze bazowana na moich autorskich warsztatach o poczuciu szczęściu. Cyceron pisze, że gdy tylko rodzi się jakieś żywe stworzenie, od razu czuje życzliwość do samego siebie, troszczy się o zachowanie siebie i swojego dobrego stanu, lubi wszystko, co ten stan utrzymuje, żywi zaś wstręt do zagłady i do tego, co tę zagładę wydaje się sprowadzać. Jak wam się ten cytat podoba? Nie. Co wam się rodzi w głowie? Jakaś taka empatia wstępna właśnie do człowieka, taka wrażliwość. Czyli empatia, wrażliwość. Wdzięczność. O czym jeszcze myślicie, albo co czujecie, jak widzicie ten cytat? No, że musi przetrwać, tak? Żeby też przekazać dalej gen, tak ewolucyjnie. Dokładnie. Zauważcie, że już starożytni pisali o szczęściu. Powiem inaczej, Cyceron to jest gdzieś tam okres już troszeczkę po filozofii hellenistycznej, troszeczkę po, bo to już jest okres eklektyzmu rzymskiego. Natomiast najwięcej o szczęściu, jeśli chodzi o filozofię tą starożytną, no to okres hellenistyczny i troszeczkę przed nim szkoły sokratyczne, nie? Pewnie kojarzycie stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm, takie trzy bardzo słynne szkoły filozoficzne. One są często troszeczkę źle rozumiane, ale ja to ludziom wybaczam, ponieważ trzeba się niestety wgryźć w nie, żeby zrozumieć, o co tam dokładnie chodzi. Ja o stoicyzmie mam dużą serię u siebie na kanale, planuję też zrobić o epikureizmie. Sceptycyzm też prędzej czy później się załapie, ale o co mi tutaj chodzi? Te szkoły hellenistyczne to były pierwsze szkoły, które zaczęły się poważnie zajmować kwestią tego, jak żyć, żeby żyć szczęśliwie. Wcześniejsi filozofowie, oni się też tym zajmowali, tylko że oni to robili bardziej w perspektywie tworzenia etyki dobrego obywatela polis. Nie? Bardziej tworzyli systemy etyczne, bazowane na ich założeniach ontologicznych, to znaczy na założeniach ich myśli a propos tego, jak zbudowany jest świat. Dopiero filozofowie hellenistyczni zaczęli się zajmować tym, jak mamy żyć szczęśliwie, a te rozważania, jak zbudowany jest świat, były bardziej pomocne względem tej myśli etycznej, czy takiej tej myśli o szczęściu. A dlaczego? A dlatego, że w tamtym okresie w Grecji doszło do ogromnego przełomu, doszło do ogromnej zmiany kulturowej. A tą zmianą kulturową były podboje Aleksandra Macedońskiego. Wcześniej przeciętny Grek żył sobie w małym polis. To było małe państwo miasto, tam obywateli było, nie wiem, może z 50 tysięcy, przesadzam, stanowczo przesadzam. W każdym razie mało ich było. Łatwo było zarządzać tym polis w formie demokracji, w formie autokracji. Generalnie Grecy skupiali się na tym, żeby być dobrym obywatelem swojego polis. Ci, którzy nie byli obywatelami polis, to byli podludzie. Grecy też w tamtym okresie byli dosyć, bym powiedział, my byśmy powiedzieli, ksenofobiczni, ale nie ma co się im dziwić, ponieważ byli zamknięci w tym takim swoim sosie kulturowym, że się tak wyrażę. Docierały oczywiście do nich informacje z Egiptu, czy ze wschodu, z Persji, ale raczej byli oni przekonani o supremacji Greków nad innymi, innych traktowali jako barbarzyńców, bo mieli, no,
bo nie byli Grekami, tak? Uważali, że to oni są właśnie tym zwieńczeniem istoty ludzkiej, bo to oni mają filozofię, etykę i dzielność obywatelską. Ale pojawia się Aleksander Macedoński, robi podboje i nagle Grek z dnia na dzień budzi się w rzeczywistości, w której nie jest już obywatelem małego polis, który się kłóci z innymi polis, tylko jest częścią ogromnego, multikulturowego państwa macedońskiego. Przestaje być znaczącym obywatelem, który może pójść na agorę i mieć realny wpływ na władzę, tylko staje się małą, szarą myszką w ogromnym imperium rządzonym przez grube ryby. Delikatnie mówiąc. I taki człowiek zaczyna sobie zadawać pytanie, no to dobra, no to filozofia do tej pory nie dała mi odpowiedzi, jak mam żyć szczęśliwie, a to jest najważniejsze pytanie teraz dla mnie. I właśnie dlatego powstają później te filozofie. Władysław Tatarkiewicz zakłada, że kiedy ludzie mówią o szczęściu, to używają tego pojęcia zazwyczaj w czterech rozumieniach. Czyli szczęście jako intensywne doznania, jako euforia dosłownie, jako fortuna czy sprzyjający los. Ja dzisiaj miałem farta, wygrałem w totka chociażby. Szczęście jako posiadanie czegoś, wartości, przedmiotów, zasług i coś, co pojawiło się stosunkowo niedawno. Szczęście jako pełne zadowolenie z całokształtu swojego życia. Intensywne doznania i euforia z tego, co mówił Tatarkiewicz, towarzyszą w naszej kulturze właściwie od zarania. Bo bardzo często wydaje nam, mylimy szczęście z takim bardzo silnym uczuciem euforii, że jest mi naprawdę fantastycznie, no po prostu motylów dostaje, tak? Albo kiedy mówimy, że ktoś ma szczęście, to zazwyczaj mówimy o tym, że jako fortuna, sprzyjający los, prawda? Komuś się coś udało, gdzie nie akcentujemy tego, że on ten wywalczył, ale że coś mu się udało. To jest z tego, co pamiętam, też jeden z stylów atrybucji u Seligmana chyba, jak dobrze pamiętam, że ludzie, którzy mają bardziej zdrowe podejście do życia, akcentują swoją sprawczość w sukcesach, a w porażkach mówią, że no trudno stało się, a ludzie z bardziej depresyjnym podejściem do życia robią na odwrót, czyli jak coś się udało, to przypisują to właśnie fortunie, ale jak coś się nie udało, to stwierdzają, że to moja wina. Jeżeli chodzi o te trzecie, szczęście jako posiadanie czegoś, cnót, wartości, przedmiotów, zasług, to jest definicja szczęścia, która dominowała w filozofii stosunkowo niedawno, czyli do XX wieku tak mniej więcej. I ona się wzięła też ze starożytności, bo najwięcej chyba na ten temat pisał w sumie Arystoteles. Szczęście przez Greków było rozumiane jako posiadanie czegoś i filozofowie twierdzili jako posiadanie cnót. Wcześniej było cnót obywatelskich, później było cnót w postaci wartości związanych z jakimś modelem bycia szczęśliwym. Stoicy na przykład twierdzili, że żeby być szczęśliwym trzeba realizować cztery cnoty kardynalne, tam bodajże męstwo, sprawiedliwość i tak dalej. Generalnie filozofowie zakładali, że człowiek szczęśliwy to taki, który coś w sobie posiada. I to coś było raczej rozumiane jako coś pozytywne, typu ja coś wypracowałem, coś zdobyłem. Ale, o czym Tatarkiewicz nie pisał, a moim zdaniem to też jak najbardziej możemy to tutaj wrzucić, że szczęście jako posiadanie czegoś w formie materialnej. Albo w formie na przykład zasług czy sławy. Że ja będę szczęśliwy, jeżeli będę miał dwukondygnacyjny dom z willą, a na podjeździe będzie stało Porsche. Albo będę szczęśliwy, jak będę w końcu miał wymarzoną pracę marzeń. Albo będę szczęśliwy, jak będę sławnym człowiekiem, wszyscy będą mnie znać, prawda? Więc w mojej opinii ta definicja szczęścia jako posiadanie czegoś ma wiele różnych odcieni i możemy różnie do niej podchodzić. A ostatnia definicja. Tatarkiewicz twierdzi, że pojawiła się w filozofii stosunkowo niedawno. Być może nawet przyszła trochę ze wschodu. Mógłbym postawić taką delikatną tezę, że szczęście jako pełne zadowolenie z całokształtu swojego życia. Tatarkiewicz potem troszeczkę, on stwierdza, że to jest według niego najlepsza definicja szczęścia, w sensie, że tej definicji możemy użyć do określenia czymś, co byłoby szczęściem, a potem się troszeczkę tą definicją bawi, zaczyna ją rozbijać na czynniki pierwsze. Tutaj się w to bawić nie będziemy. Mam cały film na YouTubie na ten temat, to Wam serdecznie polecam. Gdzie tam bardziej rozbijam to na czynniki pierwsze. Natomiast według Tatarkiewicza
To jest definicja szczęścia jako takiego, czyli pełne zadowolenie z całokształtu swojego życia. Ja was do niej przekonywać nie będę, bo jesteśmy na wykładzie z filozofii, a tutaj bardziej liczy się to, co my uważamy na ten temat, a nie to, co jest ogólnie przejmowane przez innych, że się tak wyrażę. Tatarkiewicz twierdzi, że ta jest najlepsza. Ja jako filozof mógłbym się po części zgodzić z Tatarkiewiczem, ale zawsze sobie zostawiam margines do dalszych rozważań, że może nie do końca. Wypisałem kilka takich przykładowych definicji szczęścia, które się gdzieś tam w historii filozofii przewijały. Nie specjalnie nie dawałem cytatów albo wskazań na konkretnych szkół, bo nie widziałem w tym sensu. Bo możemy tu wiele rzeczy wskazać. Życie szczęśliwe możliwe jest poprzez kultywowanie cnót i wartości. To jest to, o czym wam mówiłem, to starożytne założenie, że człowiek szczęśliwy to jest człowiek cnotliwy, to jest dzielny obywatel polis, który realizuje wszystkie wartości. Człowiek szczęśliwy to taki, który osiągnął stan apatii, czy ataraksji, czy stan autarki. Tutaj tego nie mam wypisane. To już jest bardziej hellenistyczna filozofia. Apatia z greckiego apathos, tak jak rozumieli to stoicy, wyjaśnię wam to tak. Pathos w języku greckim to jest stan silnego wzburzenia, silnych namiętności. Natomiast kiedy do jakiegoś greckiego rzeczownika dodamy przedrostek a, dodamy alfę, to robi nam się zaprzeczenie tego. Czyli stąd mamy apathos, tłumacząc na język polski apatia. A więc nie jest to taki stan, w którym nam się nic nie chce, tylko stan, w którym unikamy silnych wzburzeń. Ataraksja jest tożsamym pojęciem. Też w ataraksji chodzi o to, że unikamy silnych wzburzeń, ale tym pojęciem posługiwał się raczej Epikur Samos. Ataraxos. Natomiast autarkia, czy z greckiego autarkeia, przepraszam, źle wam mówię, bo to jest authos, tak, bo to źródło słów tego to jest authos, czyli sam sobie, czyli że ja jestem autonomiczny. Tak myślę, będzie najlepiej to przetłumaczyć. Autarkia, autarkeia, od źródło słowa authos, czyli sam w sobie. W filozofii mówi się gnothis auton, czyli poznaj samego siebie. Authos, czyli autonomiczność. Ja jestem autonomiczny, polegam tylko i wyłącznie na sobie. Zewnętrzne rzeczy na mnie nie mają do mnie dostępu. Szczęście można osiągnąć przez kultywowanie miłości do bliźniego, agape, czy w relacji z Bogiem. Tu już mamy tradycję chrześcijańską, prawda? Święty Tomasz z Akwinu, Augustyn, cała tradycja filozoficzno-teologiczna, która moim zdaniem jest fantastyczna, mimo że sam wierzący nie jestem, to bardzo sobie cenię, mimo wszystko. Więc tak, tutaj te definicje się pojawiały. Także późniejsza filozofia dialogu, mimo wszystko, nie? Niezależnie od tego, czy jest ona powiązana, czy nie, z chrześcijaństwem, to wciąż filozofia dialogu też bym tutaj ją do tej kategorii wrzucił, że szczęśliwy można być w relacji z drugim, takiej prawdziwej, otwartej relacji. Stan szczęścia można osiągnąć przez praktykowanie nirwany. To tak brzydko wrzuciłem do jednego wora filozofię wschodu. Tak bardzo brzydko, przepraszam. Ale myślę, że na upartego filozofia Tao, filozofia buddyzmu Zen, czyli my jesteśmy w stanie osiągnąć szczęście poprzez praktykowanie pewnego oderwania się, prawda? Szczęśliwy jest człowiek, który działa na rzecz swojej społeczności, jest jej częścią. Ja bym powiedział, że z jednej strony to jest wciąż założenie starożytne, założenie, które realizowano w greckich polis, ale też z drugiej strony filozofia nowożytna, utylitaryzm. Myślę, że na upartego można by tutaj wrzucić też założenie Kanta, że postępuj zawsze tak, aby twoja maksyma stała się maksymą całego świata, czyli że postępuj tak, jakbyś chciał, żeby inni postępowali na całym świecie. Czasami się to spłyca, to nie czym drugiemu, co tobie niemiłe. Okej, ale troszeczkę to spłyca myśl Kanta, nie? Ostatnie szczęście związane jest z uzyskaniem autonomicznej wolności, świadomości siebie. Tu już bym powiedział współczesna psychologia, współczesne koncepcje zdrowia psychicznego, ale też filozofia egzystencjalizmu, też takie dosyć popularne współcześnie definicje tego, jak być szczęśliwym. I na sam koniec chciałbym właśnie otworzyć dyskusję, żebyśmy w końcu mogli ze sobą pogadać, jak na filozofów przystało. Jak zdrowie psychiczne ma się do zagadnienia szczęścia?
Bo oprócz podobieństw treściowych mamy podobieństwo formalne. Czyli możemy je uznać za chwilowy, przemijalny stan albo za ogólną funkcję, stan psychofizyczny. Można je rozpatrywać od strony subiektywnej albo obiektywnej. Czyli ja czuję się szczęśliwy, albo stwierdzam, że on jest szczęśliwy. Ja czuję się zdrowy, się jest po prostu zdrowy, stwierdzam, że on jest zdrowy. Można je badać metodami naukowymi. Pytanie, czy to możliwe. Ja tutaj jestem dość ostrożny, ale autorki twierdzą, że można badać zdrowie psychiczne jako konstrukt psychologiczny. Jest dużo fajnych badań sobie na ten temat. Bądź tworzyć modele idealne, traktować jako nieosiągalne ideą. Tutaj bardziej filozofia chyba moim zdaniem działa, kiedy tam buduje się te właśnie modele życia szczęśliwego. Ale właśnie, i na tym cytacie się zawiesimy. Mimo ogromnego podobieństwa, te dwa pojęcia należą do dwóch różnych kategorii. Czy zdrowie rozwinie pozytywne funkcjonowanie organizmu psychofizycznego, czy psychofizoduchowego? Myślę, to chyba odmieniłem. A przed szczęście, bądź w wersji subiektywnej tego pojęcia, pozytywny stan uczuciowy, bądź w obiektywnej wersji, zespół warunków wytwarzających taki stan uczuciowy. Nie ma więc między obu pojęciami tożsamości. Natomiast zachodzi między nimi niezmiernie bliski związek. Poczucie szczęścia jest objawem zdrowia psychicznego, naturalnym, choć nie zawsze możliwym. A zdrowie jest warunkiem szczęścia, istotnym, choć nie jedynym. Serdecznie Wam polecam tutaj Jaloma, Kat Miłości. Serdecznie Wam polecam w ogóle ogólnie pisma i Jaloma, i pisma Ericha Fromma. Patologię normalności polecam, buddyzm, zen i psychoanaliza polecam, albo jedno z jego najfajniejszych dzieł, Mieć czy Być. Czytałem to na własny użytek, bardzo fantastyczna pozycja. U mnie na YouTubie też jest seria z Fromma, ale to a propos miłości, tam o sztuce miłości, to też Wam polecam. Będę ją uzupełniał potem Rolomejem, ale to zobaczymy, bo dużo pracy mam ostatnio. Boetiusza z Dacji możecie sobie w formie hobbystycznej poczytać. On już, tak bym powiedział, to jest króciutki tekst i to jest bardzo pokazuje sposób starożytny na temat szczęścia, ten sposób myślenia, nie? Że szczęście to jest realizowanie cnoty filozofa, nie? To tak bym powiedział w formie ciekawostki. No i Frank. Tutaj wypisałem wolę sensu, założenie i zastosowanie logoterapii. Ja bym powiedział tak, to jest fajny tekst, nie jest trudny filozoficznie, ale jeżeli chcielibyście zacząć od Frankla, to nawet bardziej polecam Człowiek w poszukiwaniu sensu. Mimo wszystko, żeby zacząć najpierw od Człowieka w poszukiwaniu sensu, a potem uzupełnić to sobie wolą sensu. Homo Patiens to później. To naprawdę gdzieś tam dopiero na następnym etapie, bo to jest już tekst troszeczkę trudniej pisany, trudniejszym filozoficznym językiem. Chyba, że nie boicie się wyzwań, to polecam. Też oczywiście Rolomeja Wam polecam. To był mistrz Irwina Jaloma, tam w latach 60. dużo fajnych tekstów napisał. Na pewno Wam polecam właśnie Kępińskiego Antoniego, to był słynny polski psychiatra, też bardzo pisał fajne teksty psychiatryczne, takie około filozoficzne. Tam Dezintegrację pozytywną Wam też polecam sobie poczytać, bo dużo fajnego Dąbrowski napisał. No i słuchajcie, tak zupełnie na koniec. Za chwilę to też w ogóle na YouTubie też pokażę. Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego. Tutaj macie link do nas, doradztwo filozoficzne ptdf.wordpress.com. Jesteśmy wysoko pozycjonowani na Google, więc spokojnie nas znajdziecie. Nawet łatwiej będzie nas znaleźć na Facebooku, bo to jest facebook.com doradztwo filozoficzne. Słuchajcie, mamy godzinę 13, planowo chyba musimy już kończyć. Ja Wam serdecznie dziękuję za udział w tym krótkim zajawkowym, tak troszeczkę bym powiedział, referacie. Myślę, że mam nadzieję, że to będzie dopiero początek naszej ewentualnej współpracy, czy Waszego zainteresowania filozofią, czy pofilozofujmy, czy doradztwem filozoficznym. Ja z mojej strony mogę serdecznie zaprosić. Z klasyczną psychoanalizą pamiętam, miałem tyle zabawy, że aż mi się po nocach śni. Także zapraszam Was serdecznie, no i dziękuję Wam za przybycie, za to, że się zainteresowaliście. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górze oraz podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzu. Bardzo pomoże to w rozwoju kanału. Zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Znajdziesz tam o wiele więcej ciekawych materiałów poświęconych filozofii i nie tylko.
Zapraszam Cię także do subskrybowania kanału i do kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu od razu zostaniesz poinformowany, kiedy tylko pojawią się nowe materiały. Szczególnie zachęcam Cię do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Istotą filozofii jest dyskusja i wymiana poglądów. Dlatego też zostaw ślad po sobie. Daj mi znać, co myślisz o materiale, jakie są Twoje przemyślenia w podejmowanym temacie oraz uszanuj zdanie i przemyślenia innych. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zapomnij też odwiedzić moich mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy TikTok. Oprócz ciekawych treści znajdziesz tam m.in. informacje dotyczące warsztatów filozoficznych, na które już teraz serdecznie Cię zapraszam, oraz moje dane kontaktowe, jeżeli będziesz chciał popracować indywidualnie w ramach sesji poradnictwa filozoficznego. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału do końca. To bardzo pomaga w tym, by ten materiał trafił akurat do tej osoby, która najbardziej tego materiału potrzebuje. A jeżeli Ty jesteś taką osobą, to mam nadzieję, iż mój materiał w jakimś stopniu przyczynił się do Twojego rozwoju, rozwiązania jakiegoś problemu, bądź że po prostu mogłem pomóc. Do zobaczenia w następnym materiale, warsztatach lub na sesji. Wspólnie sobie w ich ramach pofilozofujmy.